Siemaneczko, moi drodzy, z tej strony Joken. Dzisiaj trasa śmierci w śnieżycy, padającym śniegu z Krystianem i spadką. Także na pewno będą emocje gwarantowane, na pewno będzie śmiesznie, bo której z nich na pewno coś odwali. No dobra, no to jedźcie przede mną, bo ja was muszę kamerować. Także zapraszam, moi drodzy, do oglądania. Tak, ja troszkę z poczuciem humoru. Odcinka. Będzie miło oczywiście, jak zostawicie łapkę w górę i komentarz pod filmem, bo to zawsze zwiększa zasięgi. A my lecimy. Tak sobie Patka wybrała. Patka wybierała, nie wiedziałem, co wybierze. No mają moda już w full wersji. Winter moda mają w full wersji i oczywiście, żeby było trudniej, ustawiliśmy sobie opady śniegu na 100%, czyli będzie cały czas nam śnieg sypał, będzie ten... No będzie po prostu śmiesznie. Będzie śmiesznie. Krystian jedzie pierwszy raz w śnieżycy. Patka już, no, widzieliście w poprzednim odcinku, jechała, także... Ale też myślę, że coś odwalą. Jedź mi tą skodziną tu. Konwój. Konwój gościu mamy, a nie tam mi tutaj się... Ja oczywiście jadę z Kanią, którą kupiłem do odcinków nagrywanych razem z nimi. Gram oczywiście na tym drugim kącie. Gościu, gdzie mnie? I już mi jakiś baran lawetą wyjechał i pierwsze uszkodzenia. Aha, a ja nie. Skręć w lewo. No wymusił pierwszeństwo tą lawetą. To był chyba Yeti. Ma panik. Przygotuj się do skrętu w prawo. Pozdrawiamy kolegę Yetiego. Pozdrawiamy kolegę Yetiego, nie, Krystian? Skręć w prawo. Tak. O. Aha. Ciule. Ja już chcę widzieć, jak oni pojadą, nie? To może być, widzowie, naprawdę... Coś czuję, że to będzie hardkorowa jazda w tym śniegu. A wszystkim wam pada śnieg? Tak. A już grzeje. Będę jechał lewym pasem i obserwował, co robią. Droga śmierci Skele do... Nawet to nie jest chyba teraz Duisburga, tylko... Znaczy pojedziemy oczywiście na Duisburg. Wszystko bez zmian, ale droga jest chyba właśnie do Dortmundu. Tak chyba Patka wybrała. Zresztą to tam jest jedno obok drugiego, więc nie ma większej różnicy. Jeszcze się nie kapnęli, że pas mają zły. Oj! Co to było? No i pierwszy. Pierwsze ała. Pierwsze ała na trasie. Moje auto dostało jakiegoś napadu. A do przodu? No widzisz? Czekaj, cofnę ci kawałek.
Muszę trochę karetkę w tym momencie delikatnie szturchnąć. No i ładnie. No i do przodu, Krystian, w lewo i jedziesz. Ty masz wsteczny! Ojej. Auto dostało napadu. Dobra, wiesz co możesz zrobić, Krystian? Wciśnij tę, odczep na czepę, trakiem pod nią podjedziesz i jedziesz prosto. Nie, nie, teraz nie, z powrotem. Ustaw ją sobie prosto, odczep tę. Dobra, teraz ją odczep i trakiem pod nią podjedziesz na wprost i będziesz jechał, wiesz. Czasem tak jest, że coś się w wypadkach też... A wy tam nie trąbcie, nie widzicie, że kurde... Co mi tym kamperem trąpisz? Co ten Krys... No chyba, że cię mam szturchnąć kawałek. Ale nie z rozpędu, tylko tak delikatnie, żeby cię obrócić trochę. O, już wyjechałeś. Ja pierdzielę. No jedź do przodu, w lewo sobie podjedź i sobie cofnij normalnie pod naczepę. No tak to nie. Dobra, może mu się uda. O, dobra, już umie, dobra, umie. Dobrze, dobrze, dobrze. Bardzo ładnie. No i pięknie. Na czerwonym, a co tam? Zjedź w lewo. W lewo, w lewo! Nie ma strażaki, ale macie brzydkie. O Jezu. Jeszcze się trasa śmierci nie zaczęła, a my już odwalamy. Wszystko się hamuje. No ja wiem, ostrzegałem. Dam ci podpowiedź, możesz ręcznym się w najgorszych wypadkach wspomagać. Ale to też niewiele daje. Przy naszej jeździe to i ręczny widzowie nie pomoże. Sami zobaczycie, coś czuję, że będzie grubo, nie? Lecimy tu wysoko, nie? Z tematem. Coś czuję, że będą wysokie loty. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Oj. Zjedź w prawo.
pomidory. Ja ci to dam migaczami. Co migaczami? Bibio. Przygotuj się do skrętu w lewo. O co ci chodzi, matka? Skręć w lewo. Wjeżdżamy na trasę śmierci, widzowie. No to wjeżdżamy na trasę śmierci. Jak coś, ja was nie wyprzedzam, tak jadę, żeby was widzieć obu. Jestem kamerzystą w tym całym teatrze. Ale 30 na godzinę? Co ta patka tak wolno jedzie? Jak coś z naprzeciwka pojedzie, nie? To będę miał, kurde, bycie kamerzystą. O tak, będę lepiej widział, czy coś jedzie z naprzeciwka. Chociaż niewiele to zmienia. Niewiele to, widzowie, zmienia, nie? Takiej śnieżycy i przy takiej widoczności na trasie śmierci to nic nie zmienia. Noc! Śnieg, ślisko, jeszcze sypiący śnieg. No jeszcze mgła, bo słaba widoczność. Siedemdziesiąt to tutaj już jest chyba maks. Jedziemy 9 dych, żeby nie patrzeć, widzowie. No. Przepraszam. Stanęła na środku, to ma. Ale chociaż awaryjki włączyła. Wy się tak wleczecie, że ja się o was martwię i się zatrzymuję i czekam. Matka, 90 to nie jest wleczenie się na tej trasie przy takim śniegu, halo. To nic mi robi wiedzieć, ja widzę, że was na mapie na przykład nie ma. Ty nie bądź taka wyrywna, bo w rowie skończysz. Nie strasz, nie strasz. Po co mi tu z naprzeciwka jeździcie? A wiecie, że tu można też jeździć autobusami i wozić ludzi tak międzynarodowo? A jak? No jest taki mod po prostu i wtedy podjeżdżasz odebrać, masz zlecenie i jakby podjeżdżasz na dworzec autobusowy i z niego odbierasz ludzi. Czyli masz tak samo kurs jak kurs z towarem, tylko po prostu jedziesz takim autokarem i wieziesz ludzi. No niestety byliby zmuszeni poddać się ryzyku jazdy ze mną i naraziliby swoje życie i zdrowie. A po takim kurcie autokarem jest ilość ofiar? No właśnie chciałbym to sprawdzić, powiem ci szczerze, będę testował. Jak to się ciężko hamuje. Oczywiście, widzowie, powtarzam, jadę lewym pasem, przeciwnym pasem ruchu, pod prąd, jak zwał, tak zwał. Ale po to, żeby widzieć, co oni, wiecie, bo jak będę za Krystianem schowany, to na przykład nie będę widział patki, nie?
A jak to wiecie, pod odcinek dla widza. O, właśnie. Pod odcinek dla widza, chce fajnie. To mieć nagrane. Bo tu mam niestety, wiecie co, to ja to lusterko może sobie w ogóle wyłączę. Bo niestety tutaj ten... Tutaj nie mam tego moda fajnego. Oj, oj, oj. Tylko mapę sobie zostawię, bo mapa to wiecie, mapa to jest podstawa, żebym wiedział, gdzie zakręt jest, w którą stronę. Ulepimy dziś bałwana. Patka śpiewa na 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 na. Patka pojechała łukiem. A policjant wjechał z hukiem. Ale ten to już nie wjechał. Jedź tą drezdyną niebieską, bo mi tu stajesz. Ja tu tylko kameruję, film kręcimy. Odcinek na YouTube'a, tu muszą jeździć. Mi z naprzeciwka. Następny. Jadą i jadą z naprzeciwka. Dobrze, że na multiplayerze nie jesteśmy przynajmniej. Aha, coś Patka odwala, widzę. Patka się znowu w małysza bawi. Żebyś wiedział. Mogę dla widza jechać z tej kamery, ale to już będzie... Dla widza mogę, ale wiem, że to się może źle skończyć, bo... Bo ja generalnie z tą kamerą to... Ona szuka twoich widzów w krzakach. Całkiem możliwe. Bo mi się tu wtrynia jakaś... Krystian, cofnij kawałek, bo mi jakaś landara się tu wtrynia i nie pojadę za tobą. O, ładnie go tryknąłeś, dzięki. A czemu ty, Patka, stoisz? Polubię. Ty mnie tą alfą tu nie wjeżdżaj. Jadę dla widza z tej kamery, ale... Może źle skończyć, nie? Widzowie, jazda z tej kamery może się źle skończyć. Ale będę myszką się bawił przynajmniej, o. Będziecie mieli różne ujęcia. Na miniaturce będzie jak najbardziej, moi drodzy. Noc. Oj, zakręt. A ja, żeby mieć trudniej, jadę z drugiej kamery. Dziewczyna, gdzie mnie tu znowu tą landarą? Paci, ale to jest fajny poślizg. Zabrisować. Driftować. Driftuj. O,
Ojej. Sorry, nie wyhamowałem. Jedź to już. Nie denerwujesz, gościu. Wyprzedzaj dalej, jedź. Jedź. Teraz ja ich sprankuję. No, już jedź, bo już mnie wyprzedza 10. raz, kurde, skubaniec. Tyle razy go tyknąłem, a ten nie wyprzedza. Niech myślą, że wpadłem w poślizg, że w krzakach się powiesię. Czekajcie, ja bym ich wkręcił, może widzowie. Ja ich może wkręcę, że się zakopałem gdzieś. Tylko wiecie, gorzej jak wjadę gdzieś i faktycznie zakopię, więc muszę to dobrze przemyśleć. Musi być dobry plan. O, może tu? Nie, znajdziemy lepsze miejsce. Coś czuję, że będzie lepsze miejsce. Nie. Ups. Trzeba było wyprzedzać kostek. Albo udam, że nie widzę. O, przejazd kolejowy. Zobaczymy, czy Krystiana nabierze. Krystian ma daje do tyłu chyba. Tu są oszukane pociągi. W promocie to masz towarowy pociąg, co ma 30 wagonów. Na czymś się Krystian kapnie. O nie, bo Krystian szybciej odjeżdża, kurde. O, może teraz się uda? Mam do was prezent, niespodziankę, spojrzyjcie w lusterka. Spójrzcie. Tak już. No bo się za blisko zatrzymaliście. Co ten mi tu pojechał? O, już niestety. Szukamy następnego jelenia, widzowie. Ups! Ups! Dobra, trzeba by ich wkręcić, słuchajcie. No jak ty stajesz na środku, to nie dziwne, że ktoś ci w dupę wjeżdża. Musiałam siusiu zrobić. Oni tak tutaj stają. O, Krystian, koguty włączyłeś. A jak je włączyłeś? Jestem ciekaw, jak włączyłeś te koguty, podpowiesz mi? O kurde, ja wiem, czemu oni tu stawali. Ej, bo tu... Czerwą L? Szukam. To u mnie nie działa L.
Aha! Bo ja włączyłem, kurde, ja myślałem, że się zaryłem, a ja na neutralu. Czekajcie. No nie. No L to są zwykłe światła przecież. Nie, F to są te, awaryjki. Ty jak Felix to jest awaryjka. U mnie pod O. Dobra, jedziemy na kogutach, widzowie. Proszę bardzo. Ostatnio widz pisał. Włącz koguty. A jeszcze nie jeździłem na kogutach nigdy. Ej, ale oni mi odjechali. Chciałbym się dać może komuś wyprzedzić? Ale. Ja nie mam kogutów. Chyba tego nie mogę włączyć. Dymy, widzowie, ewidentne dymy. Na bank padka stanęła. Aha. Kuba, nauczyłam się włączać migacze. No brawo. Jak zaciągnięty? Nie mam zaciągniętego ręcznego. Co ty mi tu piszesz? Może miałem? To co, ja na ręcznym jechałem? A to podobno kobiety, słuchajcie, często na ręczny jeżdżą. Co mi te? Mrugają, dobra. A, bo to jest tylko, nie ma jakichś dwóch trybów. Jest włączenie, wyłączenie, dobra. O ja, ale zakrętas. A jeszcze nikt z nas nic nie odwalił. Najlepsze jest to, że jeszcze nikt z nas niczego nie odwalił. Jak nie? Ja się bawiłam w Małysza przez chwilę. Ups, ups. Aha. Jedź prosto. Aha. No ładnie, ładnie. To możemy jechać. Czasem coś trzeba odwalić, nie? To ja specjalnie dla was coś odwalę. Patrzcie teraz na mnie, co ja odwalę dla was. O kurde. Tak nie chciałem odwalać. O ja pierdolę. Co ja odwaliłem? Co ja odwaliłem? Widzowie. Lekko ich trącić chciałem. A, autobus. O. No jedź tym. Jedź tą kurde drętwą. O właśnie, puścimy... Puścimy tira przede mną. Puścimy tira przede mną, oni będą myśleli, że to ja jadę. Najlepszy numer, nie? Jak ja sam myślałem, że pod górkę nie mogę podjechać, a tam byłem na neutralu. To było najlepsze, nie? Widzicie? Tak to jest. Jak chcesz kogoś czasem nabrać, a sam się nabierzesz, nie? Sam siebie sprankujesz. Ja się chowam, słuchajcie. Aż mi światła słabiej świecą. No dobra, rozjaśnia się, słuchajcie. Prawie 8 rano to się rozjaśnia. Z takiej kamery mi się jakoś najbardziej podoba. Znaczy wiadomo, ale myszką się i tak bawię. Dla widza, żebyście nie mieli tutaj jakiejś nudy. Ja się schowam za tym gostkiem i oni będą myśleli, że to jestem ja. W ogóle mogę, wiecie... Bo oni mnie po światłach rozpoznają, nie? O, zobaczcie, schowam się za gostkiem. Naczepa podobna. Ciekawe, co oni zrobią. Ale ja muszę tutaj podjechać.
chyba będziemy mieli dostawę spóźnioną. Chyba tylko na pewno. Nic mi nie dało wyłączenie świateł. Przykleiłem się, wiecie, do Gostka i zobaczymy, co oni zrobią. Się zorientują, będą myśleli może, że to ja jestem. Wkurzająca jest ta muzyka. Miałem ją chyba wyłączoną, nie wiem. Mi się wydaje, że była wyłączona. Ups, awaria. Jeszcze daleko do nich mam. Nie chcę mi się za tym Gostkiem wlec, ale specjalnie, żeby ich sprankować, się poświęcę. Kręcę ich, powiem, że myślałem, że to Krystian. Dobre. Ciekawe, czy uwierzą. Udam, że pomyliłem Krystiana z tym Gostkiem. Nie no, nie uwierzą widzowie, nie? Nie uwierzą w taką bajeczkę chyba, nie? Ja jeszcze nic dzisiaj nie odwaliłem takiego, wiecie. Ja muszę coś odwalić w tych transportach naszych konwojowych, bo... Nie byłbym sobą, jakbym nie odwalił. Dobra, coś tam się do nich zbliżam, Patka jedzie na stację. No jedź tą Landarą, no ile można 50 na godzinę jechać? Na luzie, zanim jadę szybciej niż on sam. Aha, bo jest 50 tutaj, no dobra. O, ja bym tu Patce zrobił. Dobra, Patka wyjeżdża. I ona myśli, że to jestem ja. Nie wiem, co dalej. Nie wiem, co dalej, widzowie. Patka, gdzie tam lecić? Patrzcie ją, gdzie ona tam leci? Małysza się znowu bawi. O-o. To może nie był do końca dobry pomysł. Ej, a tu jest zamarznięte ten. Wiecie, że to obok nas, po lewej, to jest jezioro i ono jest zamarznięte chyba. A nie wiem, nie widziałam tam jeziora. No bo jest zamarznięte. Tam Patce coś wywinął, ale co ja jej mogę wywinąć? Może to? Nie zauważyła nawet. Kurde. Myślałem, że zauważy. Takie słabe, nic takiego nie odwaliłem zasadniczo. Aha. Aha. Poprawię. Chyba widziała jednak. Chyba widziała. Ja pierdziel, to będzie znowu 100% uszkodzeń auta. No dobra, wiecie, to pod konwój raz na jakiś czas można, nie? Dobra, ja tu zaraz coś odwalę. Tak nie może być, że ja nic nie odwalę. Patka jedzie pierwsza w osobówkę? Nie, ominęła. Dobra, no to ja też wam pominę. Liftem, aha. Aha. Przygotuj się do... Aha. Ale... Aha. 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 Aha.
ogarniemy gościa po drodze. Nie mnie tym manem tu, cysternochą. Gdzie tu? Pchasz. Nie, no coś czuję, że jak ja dojadę w jednym kawałku, to będzie cud. Jedź mi ta policja tam. Ty mi cię cysternochą tu nie wpinaj. Doster. Wiedziałem, że ona pojedzie po tym. Wiedziałem. Ja mnie tak kusi, żeby ją sprawę jeszcze wyprzedzić, ale to nie mam jak. To nie mam jak. Nie ruszam się. Ale teraz jadę przy niej. Pojadę teraz przy niej. Tylko ciekawe, czy tak się da. Nie da się, bo zahaczyłem o nią. Ona mnie tu blokuje. Czekajcie, jadę na górę. Wiem, Krystiana z prawej bym trochę. Oho. Aha. Patka, gdzie robi? Co ona robi? Co ona robi? Krystiana chciałem z prawej wyprzedzić, ale mi się chyba nie uda. Już mnie kusi, żeby tu na ten nut wjechać. Czekajcie, może mi się uda tędy pojechać. Lub głupi odcinek, nie? Krystiana wywaliła? Nie, jest. Ciekawe, jak się zdziwi. Nie, Krystiana wywaliło, kurde. Krystiana wywaliło. Nie widzę. Aż prosi się, żeby Patce... Żeby Patce zrobić ten. Blokadę. Ej, powiesiłem się. To Patkę też wywaliło? Tak jakby Patkę To mnie wywaliło, jak to jest? Ciebie też wywaliło? Nie, ja po prostu widziałem, jak zostawiłeś tę drogę, więc wolałem do serwisu. Znaczy, ja nie zostawiłem drogi, tylko się powiesiłem, ja nie ruszę. Myślałam, że pułapki uniknęłam. No niestety, nie było pułapki. Sam na siebie zastawiłem. No nic, do serwisu widzę. To rzeczywiście słabo. I tak mam tak auto uszkodzone, że i tak muszę do serwisu. Szukanie nowej trasy. Nie. Ale to był genialny pomysł, Patka, tą trasa. Ja pierdzielę. Dobrze, że na tym koncie mi na kasie nie zależy. Tylko jak to się stało, że my mamy nagle do celu 300 km? Skręć w lewo. Mniej więcej godzin, pewnie nie było blisko żadnej tej. Ja pierdzielę, od nowa jedziemy.
chyba, bo jest jeszcze w Duisburgu. No a nie mieliśmy do Dortmundu jechać? A, bo ja tu jeszcze świateł nie włączyłem. To gdzie poczekamy za Krystianem? No właśnie, bo my jedziemy do Düsseldorfu, to teraz zrób resetuj nawigację i będziesz miała dobrze. 57 kilometrów jest do celu, a nie 300. Jedź bezpiecznie. Bo my jedziemy do Duisburgu, a my mieliśmy jechać przez Dortmund. No i dobrze pamiętam, kliknij resetuj nawigację i ci pokażę 57 kilometrów. Kliknij też na drogę wątku na Dortmund, bo jak kliknęłam, tak, to mi pokazuje 194. No słuchaj, masz coś takiego, no to ustaw sobie stąd, gdzie my jesteśmy, do Düsseldorfu, czyli to niżej. Krystian ma przez Dortmund. Krystian wchodzi. No tylko nie wiem, gdzie za nim poczekać. A może tu, gdzie stoimy? Tylko że on tędy nie pojedzie, on pojedzie dopiero jak będzie najbliższe skrzyżowanie, czyli musimy do przodu podjechać do skrzyżowania. Jedź do przodu, niespodziankę mu zrobimy na skrzyżowaniu. Robimy Krystianowi. On lubi moje niespodzianki. Mnie nie titać za dużo, co mnie tutaj się... tym kamperem tutaj pchasz. Cicho tam po Lizei, nie będę nikomu nic Lizei. Ani Lizei. A pierdziele te nasze jazdy. Widzo. W ogóle już jest źle? O, na tym skrzyżowaniu Krystian powinien nas mijać. To tą muzykę trzeba, widzowie, wyłączyć, bo to się słuchać tego nie da. W ogóle ciężarówki nie słychać. Zaraz to G wyłączę. To musimy Krystiana. Przygotuj się do skrętu w prawo. Ops, 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 ops. Aha. 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 Jeszcze zaraz do rowu wpadnę, nie? Tam mieliśmy... A to chyba nie ma rowu, to jest zaspa po prostu. Już nie wiem, tak wygląda. Dalej, jedź. Spacja, aha. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Zobacz, co mam między naczepą a ciężarówką. Przyjrzyj się. Teraz lepiej widać? Tam nic nie widzę. Gosiłem tak znak drogowy, roboty drogowe. Szykujemy surprise'a Krystianowi. Siemanko, Krystian, czekamy za tobą.
Ja muszę muzykę wyłączyć, bo tego się, to się tak nie da. Muszę wyłączyć tą muzykę, bo tego się, słuchajcie, nie da słuchać, nie? Od razu lepiej, moje uszy, uff. Jaka cisza i spokój. Tak sobie możemy stać. Mało widowiskowo to Patka wszystko wygląda. Na co? Mało widowiskowo to wygląda. Teraz nie lepiej. No wiem, co zrobię. Do roboty. O ja, uciekła mi. Spokojnie, masz jeszcze kilka. Słabo to wszystko. No patrzę i co? Czy tam dobrze jedzie? No kurwa nie. Po prostu nie. Ja. O, on przewidział.
Jeszcze się nie podczepię, bo źle wjechałem. Wiem. A mi taką trasę pokazało, jak teraz... Do dzieła. Od nowa włączyłem grę. Bo ty naokoło jedziesz. A nic, Patka, to chyba możemy jechać, nie? Tak, i wiem, gdzie go złapiemy. Zaraz sprawdzę. W drogę. Dobra, jedziemy. Jedź pierwsza. Tam jest stacja benzynowa, bo muszę zatankować. Przy samej firmie. Zahaczyło mnie? Nie, nie zahaczyła. Nie zahaczyła, widzowie, ładnie pojechała. Jaki korek zrobiliśmy? Patrzcie, widzowie, jaki korek zrobiliśmy. Ale tu jest korek, ciekawe co tu się stało, nie? Jeszcze takiego korka nie widziałem, jak żyje. Jedź prosto, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. To jest w prawo? Od kiedy to jest w prawo? Dla Patki to jest w prawo. Tak. Skręć w prawo. Patka pojechała w lewo. Ja tam jadę tu i zrobię im obu psikusa. Czekajcie, widzowie, lecę, zrobię im psikusa. Że role się odwrócą, za chwilę się okaże, że oni mniej zrobią psikusa, nie? Tego się nie spodziewają. Ile ci pokazuję kilometrów? Trzymaj się lewej strony. 31. Skręć w lewo. Krystian, nie tobie! Skręć w lewo. Ile? A ja zrozumiałem 1000. 70, tak? 70, tak. Ja tu zaraz, słuchajcie, Krystianowi wywinę coś. Patka chyba szybszą drogą pojechała. Leć, małysz. Piotr Żyła. Już uwielbiam Piotrka Żyłę. Jest tak pozytywnym gościem, ten jego śmiech. To jest tak, taka dobra energia. Tak śmieszny, jak tak beztrosko o tej wódce opowiada, o piciu. Przygotuj się. Dobra. I mój plan jest taki, widzowie, że tu miałbym jechać w lewo z towarem. Skręć w lewo. Tylko mi tym autobusem nie skręcaj. Przeliczam trasę. Ja sobie ustawiłem... Tutaj mamy dostarczyć towar, a ja myślę, że...
Na tych światłach można zrobić Krystianowi niespodziankę. Tylko, żeby było ciekawiej, to tu jeszcze jakieś dymy by trzeba zrobić, ale nie bardzo wiem jak. Cholera. Ktoś nie pyknie za mi to zaraz. On pewnie z tej strony pojedzie. Czekajcie, czekajcie, muszę się trochę inaczej ustawić, widzowie. Muszę się jakoś sprawnie ustawić tutaj. Żeby zablokować jak najwięcej jadących samochodów, czyli tu i tu, może tak się uda. Ten w sumie w zasadzie on nie jedzie w prawo, więc mogę jeszcze bardziej cofnąć. O, to. Żeby mu skrzyżowanie całe zastawić. O! Dobra, i tu Krystian wyleci ze zakrętu i będziecie widzieli, widzowie, jak Krystian wyleci ze zakrętu i wleci w te samochody. A żeby było ciekawiej, to ja, słuchajcie, odłączę sobie naczepę. Odłączę sobie naczepę, tylko zobaczmy na mapie, czy ja dobrze widzę, czy Krystian tędy tu pojedzie, bo Krystian musiałby tędy jechać. A on pojedzie tędy i tu będzie wyjeżdżał. No to jest zawsze ryzyko, że pojedzie prosto, nie? Zawsze jest ryzyko, że pojedzie prosto. To wiecie co? Ja się muszę przestawić na następne skrzyżowanie, mi się wydaje. Bo nie wiadomo skąd on... Ery, to muszę się spieszyć. Mało czasu mam. Na tą akcję. Bo nie wiadomo, słuchajcie, którędy on pojedzie, nie? Muszę na następne skrzyżowanie, widzowie, się ustawić. Bo on może pojechać prosto i będzie pozamiatane. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. O, i tutaj musimy się ustawić. Skręć w lewo. Poczekajcie, czy ja dobrze mówię? Na pewno? Żebym ja się teraz nie wkopał. Nie, to jeszcze nie jest tu. To jeszcze nie jest tu. To jest chyba jeszcze następne skrzyżowanie. Dobra, ja się sam zamotałem w tym wszystkim, nie? Nie, to nie, bo to nie będzie... Bo góra to nie jest skrzyżowanie, góra jest most, on może mostem polecieć. Dobra, przegrałem tego pranka. Kurde. Widzowie, przegrałem pranka. Krystian raczej tędy nie poleci tu. Kuba, plan nie wyjdzie. Dlaczego? Bo musiałam coś zrobić. A, ja myślałem, że ty mówiłaś, że mój plan nie wyjdzie. Czego człowiek nie dosłyszy, to sobie dopowie. Skupiłem się na realizacji. To teraz pytanie, którędy Krystian pojedzie. Krystian stąd. Aha, czyli on pojedzie pewnie tu do autostrady. I tą autostradą będzie tu wjeżdżał. Czyli dobrze, widzowie. Bo to tutaj, co leci, to jest most. Tylko żeby tą cieniutką drogą nie pojechał. Bo jak tu skręci w tą drogę, to jest przerąbane. To wtedy on tym mostem będzie mi ucieknie. I już wtedy by musiał się tylko cofnąć. Więc tylko musi... Podachowałem. Oj, oj, oj! Dobra, trzymajcie kciuki, żeby jechał prosto. Lepiej autostradą już jeździć. Bezpieczniej. Jest? Uda się? Emocje. Stanął, widzowie. Nie mówcie, że on skręca w lewo. Niech tylko w lewo nie skręca. Proszę, niech tylko nie skręca w lewo. On patrzy na mapie pewnie. O co chodzi? On na bank patrzy na mapie? Kurde, bo jak on mi tu skręci w tą dróżkę, to tu mi przeleci tym mostem i tyle go z górą zobaczymy, więc będę musiał szybko cofnąć się i tu mu zrobić zasłonę, bo wtedy jak poleci mostem, to mogę tu mu zrobić zasłonę. Za sobą. No nie.
Wiedziałem. Do dzieła. Wiedziałem, widzowie, nie? Szybka akcja. Musimy robić zasłonę tam. Bo on górą poleci. Nie mamy czasu, ja wiem, że tak się nie jeździ. Szybka akcja, widzowie. Nie ma już czasu. Znajdę nową trasę. Nie ma czasu, bo on nam górą, tam nam górą poleci tym mostem. Ale to jest też ma swój plus, bo... Aha. To ma też swój plus taki, że wiecie, że on będzie rozpędzony. Ja już go widzę. Jedzie, leci. Leci prosto na nas, widzicie? Trzeba sobie radzić. Tylko szkoda, że tamtędy samochody nie jeżdżą. To jest najgorsze. To jest taka jakaś mało ruchliwa droga, więc zasadniczo to bym mógł mu pranka zrobić na następnym skrzyżowaniu, bo... Ale to już za późno, bo on już leci. Ja chcę zobaczyć, jak on zjeżdża z tej górki i nie wyhamuje, nie? Zasadniczo ten autobus i ten samochód jadą też tutaj, więc ich puścimy. Bo trochę mi pomogą w blokadzie. O, to. Zobaczcie, w tym momencie... O nie, uciekli mi, kilku mi uciekło. Ale w tym momencie zobaczcie, że pomógł mi autobus. Jak jeszcze kawałek podjadę, ta cysterna też wyjedzie. I ona go tam przyblokuje. Jest jedyna jeszcze taka szansa. Jedzie Krystian, widzowie. Jedzie. Jedzie. No nie wyszło mi coś. Coś mi nie wyszło, coś mi nie pykło. Wyhamował. Przygotuj się do skrętu w lewo. Nic, widzowie, to tak na tyle by było. Skręć w lewo. Jeśli chodzi o tę trasę. Zobaczymy, teraz następną sobie pewnie zrobimy z... Przygotuj się do skrętu w prawo. Bez sypiącego śniegu. Skręć w prawo. Ja tam automatycznie. Trasa za nami. Więcej... Chociaż tutaj to już by było wstyd odstawiać automatycznie. Dobra, widzowie. Także żegnam się z wami. Do następnego odcinka. Trzymajcie się.